publiczność zgromadzoną na finałowych pokazach projektu Myśl w druku – Historia poszukiwaczy marzeń. Mam nadzieję, że dzisiejszy program wszystkim się spodoba. Oczywiście mile widziane będą szalone oklaski oraz niepogardliwe też owacjami na stojąco. Witam szanownych gości. Pana Artura Paska z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Zanim rozpoczniemy program, chciałabym wyjaśnić, że jesteśmy tu dzięki Fundacji imienia profesora Kazimierza Bartla, która realizuje dziś program dofinansowany przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. Witam oczywiście pana Jerzego Kuźniaka, prezesa Fundacji. Dziękujemy również współpracującym szkołom Gimnazjum nr 46, Szkołom Podstawowym nr 87 i 52, oraz 30. Liceum Ogólnokształcącemu. Witam jeszcze raz dyrekcję szkół, panią dyrektor Dorotę Petlic panią dyrektor Ewę Dziekan, panią dyrektor Wiesławę Kurlak. A teraz proszę o zabranie głosu prezesa Fundacji, pana Jerzego Kuźniaka. Szanowni Państwo, drodzy goście. Przypadł mi zaszczyt powitania Państwa w imieniu Fundacji profesora Kazimierza Bartla oraz przede wszystkim w imieniu córki profesora Cecylii Bartel, dzięki której Fundacja została powołana, na koncercie wieńczącym projekt Myśl w ruchu, zrealizowanym i dofinansowanym przy współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję wszystkim przyjaciołom i współpracownikom, bez których dzisiejszy koncert nie mógłby się odbyć. A przede wszystkim wolontariuszce naszej fundacji, koordynatorce projektu, pani Wiolecie Michałek. Szanowni Państwo, przed II wojną światową polskie granice przebiegały inaczej niż współcześnie. A Lwów leżał w granicach Polski. Dziś Fundacja imienia profesora Kazimierza Bartla podejmuje próbę, by przypominać młodzieży o polskich korzeniach obu miast. Jedną z tych prób przywracania pamięci jest powołanie Fundacji imienia profesora Kazimierza Bartla przez jego córkę Cecylię. Profesorowie uczelni w Lwowie byli elitą intelektualną Polski. Bo Lwów obok Warszawy i Krakowa był od czasów króla Stefana Batorego miastem najważniejszym dla polskiej kultury, nauki, siedzibą polskiej elity intelektualnej. Zbrodnie obu najeźdźców, Rosjan i Niemców w czasie II wojny światowej pozbawiły polski naród tej właśnie elity. W konsekwencji przez kolejnych 50 lat ubezwłasnowolnienia narodowego w ramach politycznej dominacji systemu sowieckiego w Europie Wschodniej ciągłość naszej tradycji narodowej była poważnie zagrożona. Przekształcenia polityczne po II wojnie światowej, wygnanie Polaków z Kresów Wschodnich spowodowały, że inne miasta polskie przejęły tradycje kulturalne i naukowe Lwowa, a uczelnie polskie, a przede wszystkim wrocławskie, stały się po części kontynuatorami tzw. szkół naukowych, czyli teorii naukowych rozwijanych wcześniej w uczelniach lwowskich. Pamięć o profesorze Kazimierzu Bartlu i o pozostałych profesorach zachowujemy nie dlatego, że tragicznie zginęli, ale dlatego, że byli wielkimi Polakami, wychowawcami młodzieży, filarami nauki i wiedzy oraz społecznikami. Za pojęciem profesorowie lwowscy kryją się konkretni ludzie i ich dokonania. Są oni postrzegani na ogół jako patron zbiorowy. O tyle my oraz państwo oraz wy uczniowie możemy poznawać każdą postać po kolei. Możemy odkrywać to, co konkretny nauczyciel akademicki pragnął przekazać swoim uczniom i co dziś przekazuje nam, wam
oraz wszystkim tutaj obecnym. Każdy z profesorów lwowskich zasługuje na to, aby jego nazwisko było żywe w pamięci kolejnych pokoleń. Jednym z celów powołania Fundacji imienia profesora Kazimierza Bartla było to, abyśmy wspólnie podali światełko pamięci o profesorach lwowskich dalej. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze odejdę, bardzo serdecznie zapraszam na stronę naszej fundacji www.kabartel.org. Dziękuję.